To jest kolejne ćwiczenie, które wszystkie osoby, które siedzą i kolarze powinni wykonywać codziennie. Z tego samego powodu, co w innych ćwiczeniach, ruszamy przede wszystkim miednicę. Ruszamy te struktury, które są najbardziej narażone na przeciążenia statyczne i ruszamy te elementy ciała, w których budujemy jak najwięcej, bardzo dużo napięć. Ważne w tych ćwiczeniach jest to, żeby zrobić skręt delikatnie. I oczywiście u części osób pojawi się problem tego, że nie możecie wykonać tego ruchu do samego końca. Czy później na przykład nie możecie wejść nad miednicę tułowiem. Dlatego, jeżeli nie możecie wejść nad miednicę w tułowiem, to możecie się oprzeć z tyłu i wykonywać ćwiczenie w ten sposób. I zobaczycie, że po kilku dniach, czy po kilkunastu dniach już będziecie mogli spokojnie sobie później wejść z tułowiem nad miednicę. Jeżeli natomiast nie możecie do końca położyć nóg, to oczywiście robicie znów tyle ruchu, na ile pozwala Wam Wasz organizm. Jeżeli to jest tyle, to robicie tyle. A jeżeli tylko tyle, to zaczynacie od małych, drobnych ruchów. Zobaczycie, że to naprawdę bardzo szybko będzie się poprawiało i bardzo szybko będziecie zwiększali ten zakres ruchomości. Ważne jest znów to, żeby nie przekraczać bariery komfortu. To znów mają być ćwiczenia, które będą w pełni komfortowe dla Waszego ciała. Delikatnie, a jeżeli możecie, to oczywiście w ten sposób. I pamiętajcie, siedzicie, ćwiczenie koniecznie do wykonywania codziennie.